ostatnio pokazywałam, jak przycinam już hortensję. I to dla jasności jest hortensja drzewiasta. I tak może dla sprecyzowania, bo jest dużo pytań, a to już hortensji można, a dlaczego teraz, a czy zimą można w ogóle ciąć hortensję, czy nic mi się nie stanie, czy będą kwitły. I tak dla jasności. Hortensje drzewiaste, czyli dla przykładu Annabel, te o białych kwiatach, można przycinać zimą. Jest to hortensja, jest to gatunek hortensji bardzo odporny, więc można je ciąć tak naprawdę już od jesieni do marca. My nawet tniemy w grudniu, żeby te kwiaty były duże albo dygi sztywne. Tu mamy młodą hortensję bukietową. Hortensje bukietowe to jest również odporny gatunek, więc też można je przycinać nawet zimą. Nic mi się nie stanie, będą kwitły. Tutaj widać dokładnie, w którym miejscu były przycinane poprzedniego roku i jak się ładnie rozkrzewiły. Także w tym roku można je trochę, ponieważ te pędy się zrobiły grubsze, można zostawić te takie najgrubsze, a te wszystkie takie liche możemy usunąć, a te grubsze przyciąć trochę wyżej, żeby one się jeszcze mocniej rozkrzewiły. Później w celu odmłodzenia zawsze te gałązki można przyciąć niżej. Także hortensje bukietowe można przycinać nawet teraz. Jeżeli ktoś się boi, mimo wszystko w marcu można też. Teraz jestem przy hortensji ogrodowej. Tutaj już jest sprawa trochę bardziej skomplikowana. Tych hortensji w żadnym wypadku nie można teraz przycinać. Te hortensje przycinamy wiosną i to już taką wiosną, gdzie mamy pewność, że tych przymrozków nie będzie. Kwiecień, połowa kwietnia, nawet końcówka kwietnia to jest taki dobry termin. Jedyne, co teraz możemy zrobić, to przyciąć same kwiatostany. Natomiast przycinamy hortensję wiosną, dlatego że ta hortensja kwitnie na pędach dwuletnich. Więc dopiero wiosną będziemy w stanie sprawdzić, które pędy żyją, a które przymarzły. Więc będzie wiadomo, które usuwamy. To, czego będziemy się pozbywać na wiosnę, to wszystkie te stare, suche pędy, tak jak tutaj, które nie mają w ogóle pąków. Będziemy na pewno zostawiać pędy, te takie ciemne, które mają wyraźne pąki na pędach. A te wszystkie stare, suche, które się same łamią, bez pąków, będziemy na wiosnę usuwać. Także to, co teraz tylko możemy zrobić, to jeżeli nas drażnią te suche kwiatostany, to tylko te suche kwiatostany na samej górze usuwamy. Każdy ogrodnik wie, jak ważna jest wiedza i pasja. Dlatego stworzyliśmy aplikację Plantis. Twój nowy, mobilny przewodnik po świecie ogrodnictwa, który przekształci twój ogród w raj na ziemi. Dzięki Plantis będziesz mógł czerpać z nieograniczonej eksperckiej wiedzy. Oglądaj filmy, czytaj artykuły oraz specjalistyczne publikacje, które prowadzą cię krok po kroku przez proces uprawy każdego rodzaju rośliny. Ustalenie planu prac to już nie problem. Plantis oferuje szczegółowy kalendarz zadań na każdy miesiąc, który dostosowuje się do unikalnych potrzeb Twoich roślin, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zastanawiasz się, czy to już czas na przycinanie? Może masz wątpliwości dotyczące nawożenia? Nasza społeczność doświadczonych ekspertów ogrodniczych jest zawsze dostępna, by Ci pomóc. Nie wiesz, co to za roślina w Twoim ogrodzie? Martwisz się, że coś jej szkodzi? Robisz zdjęcie, a Plantis w sekundę rozpoznaje roślinę i jej potencjalne problemy, proponując skuteczne rozwiązania. Zaczerpnij inspiracji od innych entuzjastów ogrodnictwa. Odkryj projekty i aranżacje, które pokażą Ci, jak z pasją i kreatywnością można przekształcić każdą przestrzeń. Nie czekaj, pobierz Plantis już teraz i odkryj świat ogrodnictwa w pełni. Zacznij przekształcać swój ogród w miejsce, w którym będziesz chciał spędzać każdą wolną chwilę.